Dzień dobry kochani, Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Niesamowicie spontanicznie, ponieważ mamy dzisiaj 8.8, czyli Bramę Lwa, chciałabym porozmawiać z Wami o tym wszystkim, co działo się w ostatnim czasie, ale również tym, co tuż przed nami, abyśmy wszyscy mogli się do tego idealnie przygotować. Naturalnie, oczywiście. Każdy z Was wie, że mam mniej więcej miesiąc wycięty z życiorysu ze względu na różowego słonia i na pewno słychać to jeszcze chociażby troszeczkę w moim głosie. Dlatego dzisiejsze spotkanie nie będzie takie długie jak zwykle, tylko chciałabym poruszyć te wszystkie ważne tematy, a jednocześnie przygotować Cię na to wszystko, co przed nami. Zaczynamy może od tego, co najważniejsze, że dokładnie w czwartek spotkamy się na kolejnej ceremonii zastępczej. Jeszcze nie wiem, które ceremonie zostaną mi wskazane, aby przygotować dla Ciebie takie najważniejsze fragmenty i jak gdyby połączyć to w całość, co dokładnie teraz jest dla nas ważne, co siły wyższe chcą nam przekazać. I ta ceremonia zastępcza jest dlatego, że jak już słyszysz po moim głosie, ja będę to nagranie przerywać co jakiś czas, ponieważ jeszcze mi nie pozwala stan fizyczno-energetyczny na to, żeby mówić długo i dlatego nie nagrałam ceremonii, nowej ceremonii, czyli zupełnie nowej z tej serii 200, aby nie przerywać ceremonii, ponieważ ceremonia jest takim niesamowitym spotkaniem, które odbywa się całkowicie spontanicznie i wszelkie takie przerwy czy wycięcia no byłyby nie na miejscu. Dlatego dopiero, gdy będę już w pełni formy, to spotkamy się na kolejnej nowej ceremonii. Ale to wcale nie oznacza, że te starsze ceremonie powinny sobie tam leżeć w archiwum, ponieważ ta wiedza wyższa w nich zawarta jest tak uniwersalna i jest tak niesamowicie dla nas ważna, że te ceremonie zawsze będą aktualne. Zawsze. W każdym momencie naszego życia możemy do nich sięgać i dlatego zawsze jak masz dostęp premium, to masz dostęp do wszystkich nowych, ale również do wszystkich starszych ceremonii. Ponieważ to jest zupełnie inaczej niż wiadomości, niż to, co dzieje się na świecie, czy to, co dzieje się teraz wokół nas w energii, że to musimy znać w tym momencie, to musimy wiedzieć aktualnie, jak jest. Natomiast ceremonie zawierają tą wiedzę z wyższej półki, czyli wiedzę wyższą, wiedzę tajemną, wiedzę, która wcześniej była ukryta i poprzez moje proste słowa trafia teraz w Twoje dłonie i ta wiedza, tak jak była uniwersalna ileś tysięcy lat temu, tak i teraz jest dla nas uniwersalna i będzie za kolejne ileś tam tysięcy lat. Dlatego ceremonie zastępcze mają dla nas taką samą wartość jak nowe ceremonie, ponieważ my patrzymy wstecz, wyciągamy wnioski. I muszę Ci powiedzieć, że po tym miesiącu zmagania się z różowym słoniem i tym wszystkim, co z tym związane, przede wszystkim z takimi momentami, gdzie nie możemy biec tak do przodu, jakbyśmy chcieli, albo tak pędzić z taką szybkością. To był również dla mnie czas niesamowitego przemyślenia, niesamowitych strategicznych decyzji, różnych takich momentów samotności. A Ty wiesz, że samotność przywilejem władców, królów, wojowników. I to właśnie w samotności możemy nad wszystkim tak głęboko pomyśleć. I wiesz, po tym miesiącu samotności, takiego momentu, takiej głębokiej medytacji, tak to można nazwać, spotykania się z energiami wyższymi, analizowania wszystkich poprzednich lat i tego wszystkiego, co przed nami, kilka dni temu, zupełnie przez przypadek, trafiłam w dosyć duże skupisko ludzi i wierz mi, że po tych może 2 godzinach, które spędziłam z tymi ludźmi, z nowymi ludźmi, z starszymi znajomymi,
Przez kolejne 2 dni miałam w głowie szum. I dlatego dzisiaj również to nagranie jest takim głębokim spojrzeniem może na Twoje życie, że czasami zastanawiamy się, dlaczego jest nam trudno podjąć jakieś decyzje, jest nam trudno zrealizować marzenia, pragnienia, cele i nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jest to spowodowane zbyt częstym kontaktem z innymi ludźmi. Bo gdy spotykamy się z innymi ludźmi, to zawsze nasze aury się mieszają, energie się spotykają, przenikają jedna w drugą i czym więcej tych ludzi jest, z którymi rozmawiasz, tym więcej tych energii wpływa do ciebie i czym więcej tych energii wpływa do ciebie, to masz potem większy ten przysłowiowy mętlik w głowie. I dlatego jeżeli brałaś albo brałeś udział w naszych 12 magicznych nocach, to wiesz, jaki to był ważny czas, jakie były przesłania i wiesz, że często powtarzałam, aby być samotnie, aby sobie wziąć ten czas dla siebie i aby się nad tym wszystkim zastanowić. I dlatego również dzisiaj to nagranie, bo przeszliśmy przez bramę lwa i teraz przed nami kolejna pełnia księżyca, gdzie spotykamy się naturalnie na rytuale dla Matki Ziemi, czyli 113 rytuale dla Matki Ziemi, ale również rytuale świec intencyjnych. I ta pełnia to jest kolejny super księżyc. Czyli zwróć uwagę, co dzieje się w tym roku tygrysa i jakie energie nam towarzyszą. Jestem pewna, że czujesz to w Twoim życiu, że prawda wychodzi na jaw. Nagle jesteśmy czasami wręcz rozczarowani, zszokowani tym, co mieszka w ludziach, tym, co wychodzi na powierzchnię, czego żeśmy nie widzieli. W wielu dziedzinach naszego życia coś odchodzi, odpada. Zdajemy sobie sprawę, że coś jest nie tak. I dlatego taka moja inspiracja dla Ciebie. Ja wiem, że teraz jest taki czas, szczególnie tutaj w naszym kręgu, czas, gdzie są wakacje, spotykamy się z 1000 znajomych, wszędzie są jakieś zabawy, festyny, spotkania. Mimo tego zbliżamy się do równonocy jesiennej, czyli zbliżamy się do Mabon. Mabon jest już również dostępny w moim sklepie. Poniżej będzie link w opisie. Jak co roku zresztą spotykamy się na Mabon w takim szczególnym momencie. I zwróć uwagę na to, że od Mabon to już będzie tylko tak pstryknięcie palcami i jesteśmy znowu w 12 magicznych nocach i ten rok tygrysa mamy za sobą. Dlatego dzisiejsza moja inspiracja jest taka, że gdy spotykasz się z ludźmi i odczuwasz, że masz ten mętlik energetyczny, masz w tej głowie taki szum, to weź sobie, zaplanuj również ten czas dla siebie. Ten jeden dzień, 2 dni samotności, gdzie się wyciszasz, oczyszczasz i w momencie, gdy zauważysz, że nie pojawiają się już myśli na temat innych ludzi, tylko zaczynasz się zastanawiać nad sobą, to jest ten moment, aby jeszcze raz sobie zobaczyć na wszystkie te marzenia, te wszystkie pragnienia, które zapisałaś, czy zapisałeś sobie w czasie 12 magicznych nocy, albo jako plan na ten rok i zastanowić się, jak je zrealizować. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby popaść w jakąś stres, niepewność, skrajność, bo jeszcze to i to nie udało się pchnąć do przodu. Tylko chodzi o to, żeby zastanowić się, jakie są kolejne kroki na Twojej drodze, zastanowić się w samotności, aby te rzeczy udało się jeszcze zamknąć do końca roku, żeby nie było tego rozczarowania takiego, że kolejne 12 magicznych nocy, a Ty stoisz w tym samym miejscu, w którym stałaś, czy stałeś rok temu, czy jeszcze wcześniej. To jest taka malutka moja inspiracja na dzisiaj dla Ciebie. I po tej inspiracji chciałabym powiedzieć Ci o tym, co
uważam, że jest ważne dokładnie teraz. Czyli dzisiaj mamy 8.8. Patrzymy na ósemkę symbolicznie, jako na symbol równowagi, również tej boskiej sprawiedliwości, nieskończoności, ponieważ w tym momencie mamy ogromną szansę, aby uwolnić się od karmy, uwolnić się od wszystkich zapisów negatywnych w naszej krwi, zrozumieć pewne procesy i zrobić niesamowity skok do przodu. To również nie jest przypadek, że jesteśmy w tej serii 200 ceremonii, gdzie następuje nagle ten moment tej przerwy, ten moment takiego zastanowienia się, bo wiesz, że dwójka to arcykapłanka, czyli aby być arcykapłanką, aby poczuć tą energię w sobie, arcykapłana lub arcykapłanki, ty musisz również zadbać o tą samotność. Ty wiesz, że to, co dzieje się w moim życiu, ma zawsze dla was, tych, którzy mnie słuchają, tych, którzy są ze mną związani, czy inkarnacyjnie, czy w inny sposób, ogromne znaczenie. Czyli wszystko, co dzieje się w moim życiu, ma dla ciebie symboliczne znaczenie i należy się zastanowić. Jeżeli Maria ma miesiąc przerwy, bo coś się wydarzyło, coś, co było niezaplanowane, co to oznacza? Oznacza, że nie może spotykać się z nami tak często jak zwykle, że musi zająć się bardziej sobą, musi skupić się bardziej na sobie, musi być bardziej w tej samotności. I jakie ma to dla mnie znaczenie? Czyli 8.8. to jest taki moment, ogólnie ten ósmy miesiąc, aby popatrzeć z góry na tą nieskończoność, na to, co żeśmy przeżyli w poprzednich inkarnacjach, na to, co odbija się teraz w tej inkarnacji. Potem 12 mamy pełnię księżyca, czyli spotykamy się na naszym rytuale, ale również spotykamy się na rytuale dla Matki Ziemi. I to jest też taki moment, gdzie warto się zastanowić, czy wystarczająco dużo daję z siebie, aby dokonać tej zmiany w moim własnym życiu, ale również tej zmiany tutaj wokół. I potem, po tej pełni księżyca, odbywa się naturalnie nasz rytuał świec intencyjnych, czyli tutaj można jeszcze się zastanowić, w czym Maria może mi pomóc dokładnie teraz w tym momencie, czy w oczyszczeniu, czy w ochronie, czy w motywacji, czy w inspiracji, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, aby udało mi się te moje marzenia i te moje pragnienia doprowadzić do realizacji w tym roku Tygrysa. To są te najważniejsze rzeczy, które są przed nami z tych naszych spraw typowo organizacyjnych, ale jeszcze przed nami są naturalnie te bardziej, tak można powiedzieć, przyjemne, bardziej takie fascynujące spotkania, a mianowicie spotkania z moją trylogią. Ty wiesz, że zaplanowałam dla nas spotkanie co niedzielę, czyli co niedzielę będziemy się spotykać z trylogią. To będą również takie momenty, gdzie będę opowiadać o tym, co za kulisami, jak mniej więcej powstawały konkretne rozdziały, będę odpowiadać na wasze pytania, a następnie co niedzielę będę czytać kolejny rozdział z trylogii i przekazywać ci przy pomocy mojego głosu, który mam nadzieję, że wkrótce wróci do normy i będzie to możliwe, bo przeczytanie pewnych dialogów czy przeczytanie pewnych opisów wymaga ode mnie niesamowitego zaangażowania energetycznego, czyli ja muszę to przeżyć, ja muszę to czuć w sobie, ja muszę to w pewien sposób poczuć każdym zmysłem, aby móc ci to przy pomocy mojego głosu przedstawić. I dlatego te spotkania, mimo tego, że się, jak ja to nazywam, co się odwlecza, to nie ucieczę, troszeczkę się odwlekły, ale one są przed nami, czyli to jest ta ogromna niespodzianka, którą dla ciebie przygotowałam. I dzisiaj jest tak symbolicznie, ponieważ wystartowaliśmy 7.7. z trylogią, a dzisiaj, gdy nagrywam ten podcast dla ciebie, to jest 8.8. Przypadek? Ja nie wierzę w przypadki.
Dlatego to jest przed nami. Ale pamiętaj o tym, że cały czas na moim Instagramie, dlatego czy masz konto na Instagramie, to oczywiście trzeba mnie odszukać, mój profil, a następnie zerknąć sobie w moje relacje. Jeżeli nie masz profilu na Instagramie, to może wartoby sobie taki profil założyć, ponieważ na Instagramie mam pewne możliwości, których nie mam w innych miejscach. Na Instagramie bowiem mam możliwości, aby pokazać Ci grafiki, komunikować z Tobą, zadawać Ci pytania, prowadzić ankiety, prowadzić różnego rodzaju quizy i to uważam, że jest niesamowicie fascynujące. Głównie taką niezwykłą fascynacją dla mnie jest tworzenie relacji, które znajdziesz w zakładce Trylogia, czyli pod moim zdjęciem profilowym na Instagramie są u dołu te zakładki, jak na przykład trylogia, ankiety, inspirujące, ceremonie. I tam w zakładce Trylogia są wszystkie te relacje, które może Ci do tej pory umknęły. Ale te relacje pojawiają się codziennie, więc ich będzie coraz więcej i myślę, że będą coraz bardziej fascynujące. I dlaczego zachęcam Cię do tego, żeby śledzić na Instagramie? Ponieważ na Instagramie komunikuję się z Wami bardzo osobiście, czyli poprzez różne pytania, poprzez różne dodatki do tych relacji jest ten nasz kontakt jak gdyby bardziej żywy niż w innych miejscach i bardziej aktualny. I dlatego Instagram zresztą tym się charakteryzuje, prawda, że te relacje się pojawiają i potem znikają. I dlatego są one takie bardzo, bardzo aktualne i dlatego warto do nich zerkać. Ale również chciałabym, abyśmy wymieniali się jeszcze bardziej tymi naszymi odczuciami. Czyli jeżeli Ci się coś podoba, to bardzo proszę o serduszka, o lajki, o komentarze. To jest niezwykle ważne i to jest bardzo, bardzo ważne dla mnie, ponieważ ja wtedy wiem, jak jakaś grafika, jak jakiś tekst, jak jakiś film, czy Ci się podoba, czy Ci się nie podoba, co mogę zmienić, co mogę ulepszać, w którym kierunku oczekujesz, abyśmy szli dalej. I to ma dla mnie ogromną wartość, ogromną. Dlatego zawsze o to bardzo, bardzo proszę, że taka spontaniczna reakcja, jak jakieś serduszko, taka się wydaje, zwykła, spontaniczna, ale w rzeczywistości dla mnie jest to niesamowity taki impuls, że wiem, to Ci się podoba, to Ci się nie podoba, to jest fajne, to nie. I służy nam to do takiej niesamowitej komunikacji. I wczoraj to było dosyć późno wieczorem. Wstawiłam ankietę na Instagram. Dlaczego wstawiłam tą ankietę? Ponieważ przygotowuję właśnie kolejny wywiad, który dotyczy trylogii. Ty wiesz, że już mamy ze sobą dwa wywiady. One są dostępne na moim blogu. Link będzie oczywiście również poniżej. Jeden wywiad dotyczy ogólnie trylogii, czyli dlaczego ją napisałam, czym się kierowałam, dlaczego jest dla mnie taka ważna, dlaczego uważam ją za dzieło mojego życia. I tutaj oczywiście pani Aleksandra Zumkowska zadała mi tylko kilka pytań i dlatego jeżeli masz jakiekolwiek inne pytania, to śmiało pytaj w komentarzach, ponieważ jak ja wystartuję z filmami i naszymi spotkaniami, to będzie ich naprawdę bardzo dużo i będę mogła na wszystkie te pytania odpowiedzieć, czyli to, co czego nam tak brakowało przez ostatnie miesiące i ostatnie lata, czyli takich typowo spontanicznych spotkań, to będę mogła nadrobić. Dlatego jak jakiekolwiek masz pytanie, a ja uważam, że nie ma głupich pytań, to pytaj śmiało, czy w komentarzach, czy na Instagramie, czy przez maila. Ja wszystkie te pytania zbieram. Marta, która mi pomaga, która jest moją asystentką, zbiera wszystkie z tych mediów społecznościowych i później mam cały taki potencjał i mogę w zależności od tego, co do czego pasuje, na nie odpowiedzieć. A myślę, że tych pytań pojawi się całe mnóstwo. Dlaczego chciałabym odpowiadać na te pytania publicznie, a nie prywatnie? Dlatego, że czasami jest tak, że nie tylko ty masz to pytanie, tylko wiele, wiele osób, czasami nawet kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób ma
podobne pytania. I dlatego chciałabym odpowiadać publicznie, bo wtedy jest to dla nas niesamowitym ułatwieniem, prawda, że nie trzeba pisać 10 czy 100 maili, tylko poprzez jeden film można różne wątpliwości rozwiać albo różne domysły w jakiś sposób wyjaśnić. I wczoraj zrobiłam dla ciebie relację, ponieważ wracając jeszcze do tych wywiadów. Drugi wywiad dotyczył głównej bohaterki trylogii, czyli Mariam, tej, która została oskarżona o czary, o czarnoksięstwo i schroniła się w twierdzy Mrocznych Gór, ucząc się alchemii, sztuk magicznych pod nadzorem władcy tej krainy. I dokładnie w ostatnim czasie przygotowywałam odpowiedzi do trzeciego wywiadu. Trzeci wywiad dotyczy władcy Mrocznych Gór, a mianowicie księcia Ralfa Saint-Androns, który wielu czytelnikom i wielu czytelniczkom jest taką ogromną zagadką. I ten wywiad jest tak fascynujący, i tak osobiste dla mnie, że tak głęboko poczułam ten temat, że zrobiłam i grafikę na Instagramie, jak sama widzę, czuję tą postać. Oczywiście grafika nigdy nie oddaje całości, to jest tylko takie poglądowe, żeby można było sobie wyobrazić tego człowieka. I następnie zrobiłam dla was ankietę. Zapytałam w tej ankiecie o, to była oczywiście ankieta tylko dla kobiet, zapytałam w tej ankiecie, do którego z męskich bohaterów w trylogii mogłoby jak gdyby szybciej zabić twoje serce. I w tej ankiecie ja widzę zawsze wyniki, wy również widzicie wyniki, ale ja widzę wyniki, ile zostało oddanych głosów i wiem, że do tej pory jeszcze nie każdy z was oddał głos w porównaniu z osobami, które kupiły trylogię. I dlatego chciałabym, abyś jeszcze, jeżeli jesteś kobietą, a słuchasz tego podcastu, abyś przeszła na mój Instagram i tam w zakładce ankiety jest ta ankieta. Abyś wybrała tego bohatera. Można oczywiście wybrać tylko jednego bohatera. Jak to w życiu normalnym, jeżeli nasze serce do kogoś głębiej zabije, no to też musimy wybrać jednego mężczyznę, chociaż czasami jest to bardzo, bardzo trudne. I tak również w tej ankiecie jest trudno wybrać jednego, prawda? Ale trzeba się zdecydować, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak zamknę tą ankietę, który z bohaterów otrzyma najwięcej głosów. Mimo tego, że jeszcze ci bohaterowie w trylogii, mimo tego, że jest to niesamowicie gruba księga, bo ponad 500 stron, wersja drukowana ma, którą teraz dałam do drukarni jako druk próbny, nazwijmy to tak, to jeszcze te postacie nie zostały przedstawione całkowicie czy dogłębnie, bo zostały przedstawione tylko tak zarysowo, ale mimo tego chciałabym już teraz poznać twoje zdanie, a następnie zrobimy taką ankietę za jakiś czas, gdy poznasz dalsze losy, to wszystko, co dalej się wydarzy i wtedy porównamy. To jest dla mnie niesamowicie fascynujące widzieć te wasze reakcje, widzieć wasze również głosy, widzieć to, co was porusza, wasze komentarze, ponieważ to jest nasza wspólna historia. To nie jest zwykła jakaś powieść, bo powieści to my mamy tysiące. Wystarczy pójść do biblioteki, czy pójść gdzieś, nie wiem, do księgarni, to całe półki są zastawione powieściami. Ale to nie jest powieść, to nie jest zwykła powieść. To jest tekst, który zawiera w sobie tyle tajemnic, tyle przesłań, tyle energii, tyle symboli, tyle magii ukrytej pomiędzy poszczególnymi zdaniami, że dopiero gdy czytamy to po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, to ta magia jak gdyby zaczyna być coraz bardziej widoczna. I to jest dzieło mojego życia, tak jak powiedziałam, ponieważ
Ja pisałam tą powieść już bardzo długo, ale w tym momencie ujrzała ona to światło dzienne i mogłam ją przekazać w Twoje dłonie i kolejne rozdziały będą się pojawiać i będę je dla Ciebie publikować. I to jest dzieło mojego życia dlatego, że to cały czas się dzieje, to cały czas wzrasta, to cały czas jest wokół. Czyli to jest wokół Ciebie, jeżeli jesteś czytelniczką czy czytelnikiem trylogii i będziesz moim słuchaczem w czasie naszych spotkań, ale również to jest coś, co łączy nasze wszystkie poprzednie inkarnacje, coś, co daje nam takie dogłębne spojrzenie na to, po co tutaj jesteśmy na Ziemi, ale daje nam również niesamowitą wiedzę na temat świata. I ta trylogia, która powstała w tym momencie z tych trzech ksiąg, jest takim fundamentem. I teraz na tym fundamencie budujemy dalej, czyli coraz wyżej, coraz bardziej będzie to fascynujące, coraz bardziej będzie to wciągające i może nawet siły wyższe zaplanowały to tak, abyśmy wystartowali z takim troszeczkę opóźnieniem, bo te najpiękniejsze momenty, czyli ten typowy kontakt ze mną, będzie miał miejsce w jesieni. Jesień jest dla mnie takim czasem, bo urodziłam się w jesieni, jest takim czasem niesamowicie energetycznym, ale również jest takim czasem, gdzie to moje słońce świeci najmocniej, a Wy, będąc na przykład na północy, tego najbardziej potrzebujecie. I nie ma przypadków, nie wierzę w przypadki, często to powtarzam i również ta przerwa na różowego słonia na pewno nie była przypadkiem. Dlatego, kończąc nasze spotkanie, ponieważ mój głos już wysiada w tym momencie, ale mimo tego chciałam się z Tobą spotkać i mam nadzieję, że się z tego cieszysz i że napiszesz mi komentarz, że nie jest aż tak źle z tym głosem, że można mnie jeszcze słuchać. I do czego chciałabym Cię zachęcić dzisiaj, czyli tego 8.8. Przede wszystkim do tego, aby popatrzeć na wszystko jeszcze raz w tym roku Tygrysa, zrobić sobie taki przegląd, zastanowić się głęboko, w którym kierunku idziesz, co odejść powinno, a co chcesz przyciągnąć. Następnie poczynić konkretne kroki, czyli czy rytuał świec intencyjnych na przykład napełnię, czy rytuał równonocy jesiennej, Mabon, czy jakieś inne pracę czy wsparcie z mojej strony, jeżeli tego wsparcia potrzebujesz. Aktualnie nie są dostępne terminy u mnie, więc na termin nie można się umówić, ale są dostępne rytuały, są dostępne świece intencyjne, czyli mam ten kontakt z Tobą, tylko w inny sposób. Nie przygotowuję w tym momencie przepowiedni, analiz, ponieważ potrzebuję tego czasu dla mnie i tego światła dla mnie, aby odpowiednio to wszystko przygotować i powołać do życia, nazwijmy to tak. Następnie chciałabym, abyś zerknęła sobie na naszego bloga, czy zerknął sobie na naszego bloga bukardimaria.com, czy jesteś aktualnie z wszystkimi tematami, które publikuję w zakładce aktualne. Ponieważ chciałabym, abyśmy byli wszyscy mniej więcej na tym samym poziomie wiedzy, gdy wystartujemy z trylogią, to żebyś nie tylko znała, czy znał treść trylogii, w tym momencie dostępny jako e-book, ale również abyś był na bieżąco z tym wszystkim, co publikuję w tym temacie, ale również w innych tematach. Następnie zastanów się, czy masz do mnie jakiekolwiek pytania, które chcesz, abym poruszyła w kolejnych naszych spotkaniach. I one mogą dotyczyć trylogii, mogą dotyczyć całego rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, ceremonii, wszystkiego, co jest dla Ciebie ważne. Napisz te pytania do mnie, czy przez e-mail, czy w komentarzach, abyśmy mogły je zebrać, moje dziewczyny wsparcia, i bym mogła przygotować na nie odpowiedzi. A następnie pamiętaj o rytuale dla Matki Ziemi, on jest zawsze w każdą pełnię, i pamiętaj o naszych ceremoniach w czwartki, bo w tym momencie najważniejsze dla Twojego, dla mojego życia są tylko dwie rzeczy.
Dlatego przestałam również pisać newslettery. Tłumaczyłam to w ostatnich mailach. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele zmieniło się w mojej organizacji, w moim życiu, ale również chciałabym, żeby było nam prościej i łatwiej. Czyli są tylko dwie ważne rzeczy i teraz jesteśmy w czasie arcykapłanki. Jedna rzecz to są nasze ceremonie w czwartki i z tym związane oczywiście wszystkie rytuały świec intencyjnych oraz rytuał dla Matki Ziemi. To jest wszystko to, co ceremonialne. I drugie to jest trylogia. To jest ta nasza niesamowita podróż do tajemnic wszechświata w takiej bardzo przystępnej, luźnej i można tak powiedzieć fantastycznej formie, ale to jest jak gdyby taka wisienka na torcie, czyli to jest tak dopasowane do energii wokół nas, że jednocześnie dokonuje niesamowitej takiej przemiany wewnętrznej i jest to takie przyjemne przejście na zupełnie inny poziom życia, szczęścia, spełnienia i takiej samorealizacji. Czyli pamiętaj, są tylko te dwie rzeczy w tym momencie najważniejsze. Czwartek, nasze ceremonie. Bez względu na to, czy jest aktualna, czy jest zastępcza. I nasza trylogia codziennie na Instagramie oraz na blogu, ale także, jak tylko wróci mój głos w pełni, co niedzielę na YouTube i również na moim blogu. A teraz dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, że to spotkanie takie spontaniczne da Ci troszeczkę takiej motywacji, inspiracji i będziesz wiedział co i jak dalej i czego możesz ode mnie oczekiwać, ale również na co powinnaś czy powinien zwrócić Twoją uwagę. Do zobaczenia więc w ten czwartek, najpóźniej na ceremonii Twoja Maria Bacardi.